Elo, elo, siemandera, ja jestem DJ Mamona i witam was w kolejnym odcinku, tym razem Trackmania 2 Stadium i witam ekipę. No siema. No, miała wyjść jeszcze Trackmania Nations Forever, ale no niestety spierdzieliło się nagranie. Tak, i weź tak na wszelki wypadek... Tak na wszelki wypadek, no. Po chyba tej mapie, sprawdź, czy się nagrywa, nie? No chyba będę sprawdzać. Żeby nie było jak z poprzednim. Mhm. Ale raczej powinno się teraz nagrać, bo miałam pewnie zapchane przez dwa poprzednie odcinki. Więc może teraz powinno być dobrze, najwyżej sprawdzę. No. A w ogóle to nie myślałeś przypadkiem nad tym, żeby zewnętrzny dysk sobie kupić? Znaczy ja mam laptopa, nie? Nie wiem jak tam będzie z tym dyskiem. Ale to ten, taki dysk na USB. A, W sensie no o to mi to chodzi. może zobaczę w jakiś tańszej, ale dobry, bardzo. Bo ja nie lubię przepłacać. Czemu Flynn nie spoko, przyjedzie? Spoko, nie. A, chcesz przejechać wizę, to skrótem, ale... Dobra, ja pójdę na trójkę, bo... Kurde, kamera mi się zmienia, no co za... Co Tak, jest? Bo ktoś tutaj zrobił tak, że kamera się zmienia na jedynkę z jakiegoś powodu. No... Dziękuję. I nie mogę tego przejechać. O, dobra. Nie, mój Sonic. Ale fajna jest ta modyfikacja, tylko muszę potem zobaczyć. A, ale wyleciałam. Ja chcę tego Raichu, kurde, pobić na pierwszym. No dobra, to w takim razie ten, co was uszczęśliwiło bądź wkurzyło w tym tygodniu? No mnie nic. Mnie uszczęśliwiło, że w końcu te egzaminy zawodowe mam za sobą. Albo nie, jest jedna rzecz, która mnie uszczęśliwiła. Zdany egzamin państwowy teoretyczny na prawo jazdy. W końcu, na trzecim podejściu. O! No to teraz tylko ten, praktyczny. Praktyczny, no ostatni będzie prawko zrobione wreszcie. Chować no dzieci, i będziesz miał nowe możliwości. No jak? Kurde, prawko jest super i przede wszystkim bardzo wygodne. No wiem z własnego doświadczenia. No tylko, że zabraknie później już na auto i będzie trzeba szukać pracy, żeby wreszcie zarobić. No ale już przynajmniej będziesz miał motywację. No tak. No. Albo możesz ten się zatrudnić jako kierowca, nie? Wtedy. Tam jakieś kwalifikacje te pod no mogę, samochód no. Tam osobowy i... No to. Bo też są takie prace, jak tam, wiadomo, Uber, coś w tym rodzaju, nie? Taksi. No tak, taksówki, no, Uber i tak dalej. Ale nie, no, myślałem, to wiadomo. Żeby... Bo tylko kiedy pracowałem do tej pory, moja jedyna praca to było serwis ogumienia i chcę zacząć od żabki najpierw, a później poprzez tor go-kartowy. Który jest w miejscowości, która jest ode mnie godzinę, 60 km konkretnie. Jak mam tego Raichu pobić? No ja kurde nie mogę wjechać na tą rampę, nie? W sensie wjeżdżam na tą rampę z początku, ale nie mogę zakręcić. A żeś przydzwoniła w bandy teraz, jechałem do tobą akurat. Wiesz, że tu możesz skróta zrobić? Gdzie? Prosto do mety. No zeskakujesz tu na lewo od razu. Aha. Co, extend? Czy następna mapa po prostu? Nie no, następna mapa. No i tak pójdę. No bo tego Raichu, kurde, to przydałoby się pobić, cholera jasna. Głowa za ciasna. Spódnica ciasna. Hmm.
Dobra. Ale nie znałaś tego? Nie wiem, chyba może kiedyś. Nie, mnie się ma to Aha, czyli kojarzyło, jak dzisiaj zobaczysz Kulfon mnie. nie jeździ w Trackmanie. No. No nie jeździ w Trackmani, a mi się też jego live nie chce wczytać, nie wiem dlaczego, ale no to jest YouTube. O, jednak się nagrywa. To dobrze. Ja teraz No to sprawdziłam. dobrze. O, ta mapa też jest fajna. Bo trzeba do tyłu jechać, nie? Już widzę cofki Wiesz właśnie. co, Trzeba. tutaj od razu ci zdradzę, musisz tutaj po tym zielonym No. i potem zawrócić na przyspieszaczach. Aha, i cię odbije i później na górną platformę tam widzę. Tak. Tylko nie mogę Wow, wyparkować. ale tu jest checkpoint jeszcze po drodze. A ja Tutaj spróbuję też. najlepiej, jak już wjeżdżasz na przyspieszacza, to z hamulcem. Czekaj, Kurde. dobra, chcę to w ogóle dojechać. Spróbuję tak. Ej, mi się podoba ten Sonic na tym Ferrari. Nie dziwię się. Ajajaj. Spróbuję tyłem. Aha. Nie, nie odbije mnie. Kurde, tylko później nie widzę, jak mnie odbija od tych bumperów. Aha. No. To nie cofaj mnie, bo próbuję na ten zielony jechać. No, za słabo mu wybija do tego checkpointa. O, dobra, teraz jest. I wybij mnie, dobra. Obróć mnie teraz. Dobra, obróciłem Kurde, mnie. no za mocno mnie wybiło. A ja dojechałem. Tak, Ale ja to jeszcze teraz nie Erfurt, mogę. co ciebie uszczęśliwiło bądź wkurzyło w tym tygodniu? Bo chyba ty jeszcze nie mówiłeś. Nie mówiłem. W sumie nic takiego się nie wydarzyło. A co, ani co mnie wkurzyło, ani co uszczęśliwiło. Kurde. No, ja chyba Aż tej i mapy nie dziesiątych przejadę. poprawiony. Ej, Erfurt, powiem No. ci szczerze, fajny masz samochód. A dziękuję, dziękuję. Jak mnie wywaliło w I ten powietrze. kościotrup taki, nie? No. No, co do mnie, no to co mnie zirytowało. Właściwie to od dłuższego czasu mnie irytuje, bo kurde. Nie wiem, czy ktoś z was streamuje i ma włączone donaty. Ja nie mam donate'ów w ogóle. No. Też nie mam. Bo Ogólnie. na ostatnim streamie miałem taką sytuację. No. Prowadzę sobie streama, wszystko fajnie, pięknie. Ludzie chcą wpłacać donaty i nagle nie można, bo oczywiście co Tipli uznało, że wyłączy mi możliwość płatności na moim profilu. A w mordę. I kurde, napisałem do nich. Najpierw z jednego maila okazuje się, że nie z tego maila napisałem, bo nie był mail podpięty pod Tipli. Napisałem z drugiego. Dwie wiadomości, z czego pierwsza kurde była w maju, a druga całkiem niedawno. No Do to tej ładnie pory się nie pośpieszyli. odpisali. Serio? To fajnie cię tipi traktują, Serio. nie powiem. No i nie wiem, no jeżeli nie odpiszą, no to chyba założę od nowa to Tipli i na nowo wszystko będę musiał konfigurować i wszystko, bo przecież kurde to jest normalnie, nie wiem. No nie dojadę To tego. jest wręcz niepojęte. No ja nie streamuję z donatami, bo ja streamuję przez GeForce Experience. Bo GeForce Experience używam i do nagrywania, i do tego. I do Albo streamowania. przez Streamlabs, albo OBS, zależy jak tam graficznie tego, ale nie włączam, nie podłączam tego donate'ów do streama.
No kurde, nie mogę. Jeszcze poprawiam. Błagam, popraw to. No, dojedź jeszcze gorzej. No nie, jeszcze swoim Ferrari trafiłam w tył. No i nie przejadę tego. To ale była... mnie wypiermam doliło powietrze. Ja latam. Bo tyle jest. Dobra, no już tego nie poprawię. Ja jeszcze muszę zobaczyć, co z tym Sonikiem. Próbowałam go ustawić i w sensie nie ten na samochodzie. Co to jest? Jeżeli chodzi o awatar, to od razu mówię, że nie widać. No wiem. A już próbowałam go ustawić, nie? Normalnie. Nie kojarzę planszy, a mam tu drugi lokal. Na górę chyba trzeba. Mhm. Chyba tak. Ajajajajaj. No na górę, później zakręcić. A i do mety. Easy mapa. Sonic the Hedgehog leci. Super Sonic. Ej, powinnam Super Sonika założyć. Na tym. Może znajdę jakiegoś moda. Aha, bo tutaj się jeszcze jedzie. Dobra. Kurde. Teraz widzę gdzie. Tu na przyspieszaczu, tu musicie, o i tu do mapy. Kurde. No nie. Teraz zrobiłem ten czas i już nie mogę go poprawić, bo cały czas gorzej robię. O, dobra, w końcu piąta, ale... 20 lokal. Nie! Ja piąty. Ej, ale masz przynajmniej to dojechane. Mhm. A, no nie zadriftował mi teraz w ogóle. A mi drifta w powietrzu zrobił. O, jecie. Nie! O, dobra, poprawiłam. Nie wypadaj. Ja tego nie poprawię już. No, chyba też nie. To była druga mapa, jak dobrze kojarzę. To ja teraz doskoczyć nie mogę tam na platformę. No ja też nie mogę. Doskocz! Jeszcze poprawiłem, dobra. Sorry, bo się zachłysnęłam. Kurde, za wysoko chyba leciałem. Ej, to chyba mam tytuł odcinka. Soniczny samochód w Trackmanii. Akcji. No. Tak, w akcji. Będzie lepiej. No, w końcu, 17. Akcji, selekcji, prefekcji, kolekcji. Mhm. Abyś widział, jaką mam kolekcję. Chyba kiedyś, nie wiem, czy wysyłałam gdzieś na Discordzie, ale to nie chyba było purposza. Bo trochę tych soników mam. O,
jedź. Jeszcze jakby kindery rozdawały tak jak Harry Potter, nie? To już w ogóle bym chyba śledziła te jajka. Wspomniałaś o Kinder Joyach. No właśnie, to jest ten Kinder Joy, nie? No. One były bardzo popularne kiedyś. Dalej są. Nie w reklamach ani nic z tych rzeczy. Już zniknęły reklamy z tego, kiedyś to było. Znaczy jedna jest taka, ale nawet z Harrym Potterem, nie? Ale to tylko taka. Nie, nie to, a tak to nie. A w sklepach dalej się dostanie i dalej jest ten sam smak, co kiedyś. To? O, dobrze, wleciałem na górę, ale później spaprałem nawrót. Ja mogę potem wam na Discordzie proposzę wysłać, o jakie chodzi figurki. No możesz podesłać. Dobra, ja patrzę, czy nagrywa. Dobra, nagrywa. Bo mam tak, z 3 Lego, z 3 te, czy tam jedną z Funko i filmy oraz maskotka. No i parę gier na Steamie. Jakim cudem ja tej mapy nie dojechałem? Nie wiem. Bardziej mnie zastanawia, czemu tej mapy nie kojarzę. Bardziej mnie zastanawia, no, mnie czemu też to ja tam zastanawia. Skoczyłam. No chyba, że to były mapy z serii Deka, których już nie jechałem, bo mi psycha siadła. Dobra, ja sobie włączam na trójkę. Trójkę, panie, trójkę wybierz. Trójkę wybierz, panie. Ej, to jest prosta mapa. Wbijaj pan trójkę. Jakim cudem ja tego nie dojechałem? No... Czemu ja nie mogę? No, tam no jak szatanem po tej planszy, ja nie mogę. Jak żeście... Że... No, aż mi z tego powodu pies okrzyczał. Nie godzi się. Jak żeście Erfurt mówił o tej trój... Dobra, truja, jest. Panie, truja, czy jakoś tak. To mi się przypomniał mem. Nie, ze Szrekiem? Mi się mem... Nie. Słuchaj dalej. No. Przypomniał mi się... mem z fragmentem piosenki Sylwii Grzeszczak. Kiedy znajdziemy się na zakręcie, co z nami dwójka, będzie? Dwójka, ból i odcięcie. Świat rozpędzi się niebezpiecznie. Co z nami będzie? Drzewo, kurwa, będzie. Drzewo albo krawężnik. No, gdy spotkamy się w Prowidencie. Czajcie, że ja dalej, że tak to powiem, nie słyszałem tego, kiedy znajdziemy się w Prowidencie. Ja też nie. Ja słyszałem o tym dwójka but i odcięcie, ale tylko to. Drzewo, kurwa, będzie. A co się stanie, jak pojadę dołem? To pojedziesz dołem. Ej, teraz mi się nie wiem skąd przypomniał Wiedźmin z fraszką o Lambercie. Wiedźmin się przypomniał? Tak. Opowiedzieć ci praszkę? No, Lambert tychu. Znam to. Widziałem to. Akurat widziałem. Ty złoto. Kurde. Jakby za tą mapę, to mi się przypomina, za przeproszeniem, cholera, jednak no ładna to nasza przełęcz. To będzie to wydawany moment, kurde. Nie wytrzymam zaraz. Ej, jeszcze mogę wstawić tego Geralta mówiącego z tą przełęczą. Ej, możesz wstawić, nie? W każdym razie i tak ja nie rozumiem, o czym teraz nie, mówicie. Nie, że w grze jak masz pierwszą misję z Wiedźmina, to jak podchodzisz do balkonu,
Co Wiedźmin mówi, cholera jednak ładna ta wasza przełęcz. Wiem, bo słowa to ogrywałam. Kurwa, bo się uduszę zaraz. Nie mogę przejechać tej mapy. Kurde, już mi się ładowarka od kompa włączyła. No jeszcze mi ten mobile przyszedł, no co za... Ciepnie. Spokojnie oddychaj. Spokój opanować. Tak, jesteśmy do poważni... normalni. Jesteśmy normalni, żadnych udziwnień nie będzie. Wszyscy mamy wszystko we właściwym miejscu, znaczy co? Tak, to wcale nie tak, że połowa tutaj ludzi na głosowym jest specjalna. Kolonia specjalna, kolonia specjalna. Wszyscy tutaj mamy gauna. Ale to się akurat zgadza. Dobra, to chyba była która druga. To mapa już? Nie wiem, czy trzecia, czy... To jest druga. Druga. No i to będzie długi odcinek. Mhm. Wiem, co to za mapa. Ojej. Ty chuju. Powiedzieć ci praszkę. Kurde, wiem to. Albo ten... Ja chyba... Dwójka but i odcięcie. Świat rozpędzi się niebezpiecznie. Co z nami będzie? Drzewo kurwa będzie. Drzewo. Albo krawężnik. No tak, drzewo albo krawężnik. Ewentualnie pustak, ale nie, no. ja to dodaję do fany moment. Co jest odpowiedzi? Po to powiedziałem. A to na pchun poszło też jest. Tak. To powiedziałem specjalnie. Mafiozo Erford? Jo. Co? Mówimy jej tą zagadkę? Moni? No. A można powiedzieć. No. No bo to jest zagadka z trzema kulkami. Ojej, jest jedna niebieska, jest jedna czerwona, jest jedna czarna. I teraz tak. Niebieska wpada do wody, czerwona wpada do ognia. No to do czego w takim razie służy czarna? Nie wiem. No to... Ale tak pomyśl sobie. Bo to jest taka, że wiesz, my odpowiedzi nie możemy zdradzić. A ona szczerze jest najprostsza, tylko ty nie masz o tym pojęcia i dopiero tak naprawdę niby wydaje ci się, że ona jest oczywista, ale jednak nie jest. To mnie zagięliście, bo ja zupełnie nie wiem. Odpowiedź jest śmieszna swoją drogą, ale musisz wpaść na to. Teraz będzie tak przez cały odcinek myśli. A w ogóle, a po tej zagadki. Ale no to zastanów się. To Kulfon. Kulfon też ją przed chwilą dostał na live'ie i w końcu znalazł odpowiedź. No, to Purpurz by na to nie wpadł prędzej, bo on jeszcze młody. No młody, niedoświadczony. Całe życie. Przewaliłam. Po 40. Ło, co ja dzisiaj wyczyniam? A nie, tak nie może być, trzeba. No, ej, czujecie to, jakby coś potem dawało? Tam na trzecim lokalu? Kurde, kto mi wierci? Ja czuję to i zamierzam. Sorry, jeżeli będzie. Mu łaskawie odebrać. No kurde, musieli zacząć remont. Mm.
Co? Musieli zacząć u mnie remont, bo było słychać wiertarkę. Jak to? Przecież to się nie godzi. Na szczęście nie słychać na Discordzie tego remontu. Dla remontującego bilet w jedną stronę na Syberię. Albo na jeszcze dalej. No dobra, na Kamczatkę. Nie, czekaj, Kamczatka jest chyba, nie, Kamczatka jest dalej. Na wyspy te malezyjskie, czy jakieś tam. Malediwy? To ty chcesz go na wakacje wysłać? No, dlaczego nie? Takie wakacje od życia. Nie, zarobałem końcówkę. A miałbym drugi rok, a co najmniej. Bo jechałem na 13 coś. Kurde. A żem to spierdam. A sprawdzę. Po całości. A, dobrze. Myślałam, że wyłączyło. Ale nie driftuje mi w ostatnim zakręcie. No nie zderzaj się z tymi bandami. Kurde, miałbym dwa razy 13 coś. Kurde. To tak już dobrze było. O. To miało być tak pięknie. Dupa. Dupa, cycki, motyla noga. Ciekawie, ja bym wymyśliła mema, jak na przykład tam zamiast tych księżniczek... In your face. Dziękuję bardzo, dobranoc. Ej, a co do Wiedźmina, to ja bym zrobiła mema, gdzie Lord Farquaad wybiera zamiast księżniczek bohaterów z tego i na Trójce Wiedźmin i trójkę wybierz, panie. I potem, no dobra, trójka. Dobra, już dajcie mi spokój, trójkę. Dobra, to może przypomnę te troszeczkę memy, żeby troszeczkę humoru. Czarny, zapodaj czarnym humorem. Nie. A trochę jest sobie tego dwóch typów mam. I jeden mówi, wiesz, bo ja wczoraj byłem w transie, nie? O, chyba to będzie wiecie, mocno. Wiecie, co drugi odpowiada? No. Nie. Odpowiada, to fajnie, ale jednak wolę kobiety. Ojej, nie. Złe. Najlepsze jest to, że ja w ogóle gdzieś na jakimś live'ie to w ogóle wziąłem i... zobaczyłem ten czarny humor i kurde, no jakoś tak mi w głowie utkwił, nie? No ktoś, kto to wymyślił, to musiał mieć do tego łeb. No. Albo być w transie, znaczy co? Albo być w transie. Ale nie w człowieku, żeby była jasność. Tak, oczywiście, nie no. W człowieku. Nie wiem, o czym... Ja przecież, nie, ja przecież grzeczny, miły i uprzejmy chłopak jestem. Kulturalny. No, zawsze dzień dobry mówię na klatce. No. Jedź tym Sonikiem. Kurde. Ale to będzie fajny moment, coś czuję. A, żem przywalił czasa teraz. Jedziemy. Nie spowalniaj mnie. Kurde, chyba muszę jeszcze raz. O. Dziękuję.
Dobranoc, pchły na noc, karaluchy pod poduchy. Żeby cię Sonic doścignął. To coś tak potem się oddawać, nie czujecie? W sensie? Co? Że potem coś tak daje. Na 8 lokalu. Nadal daje. Na 8 lokalu mówisz. No, na 8 lokalu, 8 dali, to coś tak potem. No nie wiem, no ja mam 14 lokal, więc ja nie widzę, co tam jest na 8. Ja mam 24. To zawsze możesz to otworzyć listę lokalów. Zobaczyć. Ty, no w sumie. Ej, ja przecież mogę zarządzać listą lokali. Hmm. I będziesz taki chamski i usuniesz mi lokala, tak? Nie. Cwaniaku. Może? Co? Kurde. Cwany, nie no, nie będę... Nie będę taki cham. Bydle i prostak. Pół biedy. Szacunek u mnie masz zachowany. Dobra, poprawiłam. Lokala trochę. Znaczy w sensie lokal jest ten sam, ale czas poprawiłam. Ale wyskoczyłam. To była trzecia, nie? To ja zrobię przerwę i tam coś jeszcze usunę. O, rzepera przywa! O, ja pierdyle! Coś tak teraz nie potem, tylko gnojówką zaczęło dawać. O, ja pierdyle! Co? Ja pierdyle! Jak to drugi lokal? Speed slide'em. W dwóch zakrętach ostatnich. I to po zielonym jeszcze. Najpierw po wewnętrznej, później po zewnętrznej na wyjściu. Do mety. No ty chyba se jaja robisz. Nie. Jeszcze taki sam czas jak Ciaparito. A jeszcze 12 tysięcznych poprawiałem przed chwilą. Więc ja to mogę zrobić jeszcze lepiej. Ostatnia szansa. Albo to zrobię, albo dupa. Zimna. 90 tysięcznych ale tu się do mety jedzie, a nie za bandę wypada. Taki protip. Wiem, próbowałam, ale mi się nie udawało. Nie, ale ja tej mapie daję okejkę. No jest, kurde, nie zdążymy w 5 dać. Dobra, ja zrobię przerwę, zobaczę jakieś te pliczki, czy coś się da chyba że zrobi się... Chciałam nauczyć się latać po wylocie przez bandę. Ale nagrywa dalej, czyli pewnie to usunięcie coś dało tych plików. No pewnie tak. A to nie były małe pliki. No to się domyślam. Jeden ten z Trackmanii, co mieliśmy, to był ponad 14 GB. Serio, muszą u mnie w tej chwili szlikierką walić na działce? I to u mnie tak samo było z wiertarką. Gotta go fast! Gotta go faster, faster, faster. Nie, przeskoczę! Kurde. Przeskoczyłam prawie, że tego. Checkpointa. Gdzie są niby te checkpointy? Aha. No to przez wszystkie checkpointy trzeba przejechać. Tak, okay. Przez wszystkie checkpointy trzeba. Ale bzdura totalna. No. Ja, dlatego nikt Michała zaczyna się na as. Bo jest dupkiem, znasz co? Nie no, żarcik, kosmonaucik. Nie no, tutaj to ja zagłosuję za skipem. No nie wiem. Dobra, no, ja jestem. Próbował jeszcze poprawić czas. Dolecę? Nie dolecę. No nie wiem, dam na razie F6, bo chciałbym to poprawić jednak jeszcze. Ja niestety musiałam, bo nie, chyba nie dolecę. No chyba, że będą wszyscy chcieli skipa, no to dam wtedy, nie? Mhm. W sensie wszyscy, no, czyli jak tam Airport też będzie chciał, no też będzie chciał. Na razie chcę poprawić. No to dałem F6, to na razie nie daję F5. Tym bardziej, że jeden głos jeszcze jest dostępny. A no ta poprawi między dwiema metami.
Nie, nie jadę. A, dobra, jest oj, skip. Kto skipnął? A, ten jakiś... Ten alfa... coś tam, coś tam. Mhm. No kurwa, co to kurde jest? O ja pierdolę. Ała! Moje oczy! Mapa w kosmosie po prostu. I to jest to? Śmietana w kosmosie! Śmietankowe intro! Ej, ale pamiętacie... Ale to pamiętacie... To się da w Track Money? Tak. No. Czy mogę zaparkować spadek na księżyc, co? Ale impreza. Woo! I tylko ciągle słyszę, jak tylko auto skacze tak. Co tu się dzieje? A i lecę w przestrzeń kosmiczną. I to jest minutówka w ogóle. Mhm, widzę właśnie. Ej, to zamiast gwiazdek powinny być pierścienie z Sonika. Na pierwszym tym. No, prawda, ale to wiesz, to jest mapa Mario, a nie Sonic. A, no to... It's me, Mario. Znaczy Mario. Przypomniałeś mi tego mema z komarem. It's me, Mario. Że tam coś takiego było, nie? Ojeju. Jedź driftem. Albo nie driftem. Ale to mi się podoba. Masz mapę z Mario, jeździsz Sonikiem, nie? No jakoś nie widzę problemu. Znaczy oni są... Nie stwierdzono. Dobra, dojadę to byle dojechać. A bo Multilab jest. Multilab? Multilab. To pięknie. Jak to? Nie no, dobra. Ała, moje oczy. To jak Multilab, no to faktycznie nie jest to tak pod tym kątem fajna mapa, ale kurde, no mi się podoba. No ta ścieżka mi jest. Nie, jeszcze wypadnę w przestrzeń kosmiczną. Lecę na misję z Shadowem. Nie no, jak ktoś nie ograł Sonic Adventure 2, to nie wie, o co chodzi. Nie, ale naprawdę to jest fajne. No. Bo tam jest taka misja, jeżeli ktoś nie ograł, to mogę ten powiedzieć, o co chodzi, że Eggman wysyła jakiegoś tam swojego potwora, który grozi całej galaktyce, którym grozi całej galaktyce i Ziemi, i Shadow z Sonikiem mają go pokonać. Znaczy wpierw Shadow go pokonuje, ale potem tam łączą siłę. Ajajaj. Mhm. Ja zadzwonię na chwilkę, ale mhm. To dosłownie na chwilkę. Ej, tak w ogóle, to ta mapa jest która z ilu? Bo się pogubiłem. Już teraz też się pogubiłam. Najwyżej może będzie krócej. No to możemy zrobić ostatnią mapę później, w sensie po tej, i zakończyć odcinek, bo teraz nie pamiętam. Czekaj, Monia, ty tam na OBS-ie nie masz pokazane, ile czasu nagrywasz? No mam 39 minut. Pół godziny. No to w sumie chyba wystarczająco czasu. No, myślę, że chyba tą mapę pojedziemy i... Dobra, jestem już. Wow. Dobra, nie spieprzyłem, jeszcze jadę. Dobra, jadę. Mam jeszcze do przejazdu. Ja jestem fest skupiony, bo to Multilab i do tego jeszcze tak wyboisz się. No i mówiłem o skupieniu się i spaprałem.
Kur. A jeszcze poprawiałem, to jest najlepsze. Nie poprawię już pod koniec, nie? Oczywiście, że nie. Chuj by to strzelił. Ale rage. Dobra, jest. Może będzie tu gdzieś mapa, halo, pomocy? Nie dojadę tego. Ja pierdzielę. Nie dojadę będzie tego. Będzie tu gdzieś mapa? Nie. Ja po prostu już słyszałem. Chyba myślę, że możemy zakończyć, bo ja mam 40 minut odcinka. No to faktycznie. No. No dobra, to w takim razie dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcineczka. Komentujcie, subujcie. No i wiadomo, zabawa, jeszcze raz zabawa. A ja swój tył Sonika pokazuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Hejo! No elo.